Jak to muszę ją przelecieć? Takie jest prawo niespodzianki, nic nie poradzę. Musisz zaliczyć Stasię i ciesz się, że nie odwiedzili mnie teściowie. Z psem! Wiesz co? To ja już chyba wolę cię zabić. Nic z tego, nawet jak mnie zabijesz, klątwa i tak będzie działać. A konkretnie co się stanie? Pech zacznie prześladować cię, pech. I nie chodzi tu o zwykły niefart, że kupisz kratę browaru, a w domu okaże się, że piwo jest bezalkoholowe. Kurde, człowieku, weź nie strasz. Będzie kuźwa taka lipa, że niechcący otworzysz jedno, spróbujesz i ci to jeszcze zacznie smakować. No dobra, miejmy to już za sobą. Stasiu, zdecydował się. Naprawdę? No, no to ten, no to ja was już tu zostawiam i tego. No nie wstydź się, chodź kawalerze, bo ze starego to już marny pożytek mam. Mrał, mrał. No chodź, tygrysie. Ups, pardon. No dobrze, kochaj mnie. Pierdole, najwyżej wódki doleję i jakoś się wypiję. Klątwa zaczęła działać. Biada ci, śmiertelniku! Kurde, po co my tutaj przyjechaliśmy w ogóle? I dlaczego szef tak się upił? To znaczy, że się upił, to nic nowego, ale że dał mi kierować i kazał zajechać na stację po kondony, to już z deka podejrzane. Czej, idzie. Ale upzdryń golony! Musiał jeszcze coś w środku golnąć. O kurde, uwaga! O ja pierwszy raz widzę, to się nazywa farciarz. Szefie, nie wiem jak to zrobiłeś, ale pech to cię może teraz cmaknąć w pompkę. Ruszamy. Do firmy? Do monopolu.